Podjęta nowelizacja ustawy o systemie oświaty z końcem ubiegłego roku wprowadza istotne zmiany, szczególnie w wychowaniu przedszkolnym, ponieważ w tej chwili wychowaniem przedszkolnym będą objęte dzieci w wieku od 3 do 6 lat, a nie tak jak miało to miejsce w tym roku, była to populacja dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Natomiast w obszarze szkoły podstawowej także dochodzi do zmian, bo obowiązek szkolny, a zatem wiek, w którym dziecko będzie rozpoczynało naukę, będzie 7 lat, a nie tak jak w tym roku szkolnym był 6 lat. Co w praktyce oznaczają te zmiany dla dzieci szkół i rodziców? Po pierwsze, od 1 września 2016 roku naukę w szkołach rozpocznie mniejsza niż dotąd planowano liczba dzieci. Wynika to z faktu, iż w ciągu ostatnich 2 lat do klas pierwszych już poszły 6-latki. Ustawa przywracająca zatem obowiązek szkolny dla dzieci 7-letnich i przywracająca rodzicom prawo zdecydowania, czy chcą posłać dziecko rok wcześniej do szkoły, dla placówek może oznaczać problemy z utworzeniem pierwszych klas. Tu kluczową rolę mają do odegrania rodzice 6- i 7-latków. Jeśli bowiem zdecydują, by ich dzieci szkolną przygodę rozpoczęły w wieku 7 lat, może się okazać, iż 1 września 2016 roku naukę w zabrzeńskich szkołach podstawowych rozpocznie ze względu na wiek około 250 uczniów. Rodzice uczniów, którzy rozpoczynają szkołę podstawową, to rodzice obecnych aktualnie uczniów klas pierwszych, którzy do 31 marca będą mogli podjąć decyzję o kontynuowaniu przez dziecko nauki w klasie pierwszej w następnym roku szkolnym. To jedna grupa. Druga grupa to z kolei rodzice dzieci 6-letnich, to aktualnie w tej chwili wychowankowie przedszkoli, którzy będą mogli także podjąć decyzję o rozpoczęciu nauki przez dziecko w klasie pierwszej i taką decyzję będą musieli, taką wolę będą musieli oświadczyć w terminie do 31 marca, ale także mogą wybrać oddział wychowania przedszkolnego. W szkole podstawowej numer 1, gdzie naukę 1 września w tym roku podjęło 82 sześciolatków, po wstępnych rozmowach wiadomo, iż z kontynuacji nauki w klasie pierwszej skorzystają nieliczni rodzice. Pójdą do drugiej klasy w większości. Dzieci, które faktycznie tutaj mają jakieś problemy, jest możliwość bez tutaj żadnych konsekwencji ponowienia klasy pierwszej, więc na pewno niektórzy rodzice usłyszą taką propozycję od nauczycieli, żeby jednak to dziecko powtórzyło tą pierwszą klasę bez konsekwencji. Jak do zmiany przepisów podchodzą rodzice 6-latków? W przedszkolu numer 33 trwają rozmowy i spotkania, ale część rodziców, tak jak pani Aneta, już deklaruje, iż pozostawi swoje dziecko w przedszkolu. Ja już podjęłam decyzję, Maja zostanie w przedszkolu, z tego względu, że uważam, że mimo wszystko emocjonalnie nie jest jeszcze gotowa, żeby pójść do pierwszej klasy. Synek mimo wszystko zostaje w przedszkolu, wydaje mi się, że no to będzie po prostu najlepsza opcja dla nas. Oczywiście było spotkanie z panią dyrektor tutaj ze szkoły w Zabrzu. Wszystko wygląda dosyć fajnie, przekonywująco, ale taką po prostu podjęłam decyzję. Ostateczne decyzje rodziców, co podkreśla naczelnik Zabrzeńskiego Wydziału Oświaty Andrzej Gąska, to ważne deklaracje ze względu na 3-latków, dla których może zabraknąć miejsc w przedszkolach, z których miejsca otrzymają 6-latki. Ile tych miejsc mamy prognozowanych pewnych? Ile może okazać się, że tych miejsc zabraknie? Otóż spodziewamy się, że będzie to około 5200 miejsc, w tym oczywiście liczymy na to, że około 300 miejsc zapewnia sfera oświaty niepublicznej, są to niepubliczne przedszkola. Z kolei nasze przedszkola, w których w tej chwili jest około 4600 miejsc, utworzą jeszcze także oddziały popołudniowe. Wrócimy także do oddziałów wychowania przedszkolnego tworzonych w szkołach podstawowych. Między innymi właśnie w szkole podstawowej numer 1 od kilku lat taki oddział funkcjonuje. Jak działa, będzie można się dowiedzieć podczas dnia otwartego. W przyszłym roku szkolnym otwieramy oddział przedszkolny, dlatego też zapraszamy serdecznie rodziców i dzieci z rocznika 2010 na dzień otwarty, który odbędzie się 10 lutego o 16:30 tutaj w naszej szkole. Będą pokazy pływackie, będzie pokaz piłki nożnej przez naszych najmłodszych sportowców, pierwszoklasistów. Rodzice będą mieli możliwość obejrzenia sal lekcyjnych i warunków, w jakich ewentualnie ich dzieci będą się uczyć. Na podjęcie ostatecznej decyzji rodzice mają czas do 31 marca.